Domnul Kuzmiuk, pentru un minut. Dziękuję, panie przewodniczący. Chciałbym zwrócić uwagę Komisji Europejskiej na bardzo trudną sytuację rolników, producentów mleka w moim kraju, w Polsce, na skutek rosyjskiego embarga, a także zniesienia limitów produkcji mleka. Ceny tego surowca spadły już o około 20%, natomiast jednocześnie rolnicy będą obciążeni karami za przekroczenie limitów produkcyjnych już drugi rok z rzędu. Kary te wyniosą około 150 milionów euro i będą pobrane z wypłat dla rolników za bieżące dostawy mleka do września tego roku przy jednoczesnym gwałtownym spadku cen za dostarczony surowiec do punktów skupu. W tej sytuacji po zapłaceniu kar pozostania część dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży mleka na pewno nie wystarczy na pokrycie kosztów produkcji, a to oznacza straty i niemożność regulacji pozostałych zobowiązań gospodarstw mleczarskich, w tym zobowiązań kredytowych. W związku z tym jeszcze raz proszę Komisję o zainteresowanie się sytuacją gospodarstw mleczarskich w Polsce i przygotowanie rozwiązań wspierających tę produkcję w całej Unii, w tym bardzo trudnym okresie dla producentów mleka. Dziękuję bardzo. Mulțumim. Doamna Boylan Lin, un minut. Thank you, Chair. Ireland has been rocked by another financial scandal that the European Parliament should be made aware of. Our Taoiseach, Enda Kenny, was missing in action while one-man media mogul, Dennis O'Brien, tried to censor coverage of the scandal.